Witam bardzo serdecznie. Niespełna 3 lata temu można było usłyszeć o Polaku, który wymyślił bardzo oryginalny sposób na przewiezieniu kilku używanych samochodów. Niestety, tegoż sposobu nie doceniła niemiecka drogówka i laweta, na której została ułożona piramida z samochodów, musiała zostać zatrzymana. Podobno niemieckie media nazwały naszego rodaka człowiekiem, który zbudował ciężarówkę matrioszkę. A tutaj dosłownie przykład wzięty z życia z Chin. Chińczycy też potrafią być kreatywni. Tutaj policja za takie coś nie ściga, a jeżeli coś się przytrafi na drodze, to wyciągnięte będą odpowiednie konsekwencje do winowajcy. Pozdrawiam.